Mariusz, nie pierwsza bramka słusznej urody w twoim życiu, ale na pewno trzeba przyznać, że kibiców na stadionie przy ulicy Oleskiej tym trafieniem dzisiaj oczarowałeś. Tym ważniejsze, że twoje trafienie dało zwycięstwo 1-0. No tak jak mówisz, no ta bramka dała 3 punkty i to jest najistotniejsze. No, cieszę się, że była ładnej urody, ale dała nam 3 punkty i to jest dla nas najistotniejsze, że gramy drugi mecz, zdobywamy komplet punktów i no, ale już tak naprawdę zaczynamy myśleć o Wigrach. Kolejny mecz u siebie gramy z Wigrami z Suwałki. Ciężki rywal i myślę, że trzeba się już koncentrować na najbliższym rywalu. Mecz z gatunku takich, który tak naprawdę przez cały czas mogło się wydawać, że nie ma prawa wymknąć nam się spod kontroli, a tu przychodzi ostatnia minuta i można było pomyśleć, że te niewykorzystane sytuacje się zemszczą. Tak, no to prawda, bo mogliśmy w sumie ten mecz zamknąć trochę wcześniej, bo mieliśmy ku temu dwie na pewno sytuacje. No ale no, co mam powiedzieć, no rzeczywiście Michał wykazał się w ostatnich sekundach meczu świetną interwencją, która dała nam praktycznie też poniekąd tą wygraną. Ale cieszy nas to, że mamy 3 punkty, nie analizujemy już tego, jeszcze będziemy mieć odprawę oczywiście w tygodniu o przeciwniku, o tym jak żeśmy wyglądali, jak żeśmy grali w tym meczu, ale z mojej perspektywy wyglądało to tak, żeśmy dominowali w tym meczu przez praktycznie 90 minut. Wiadomo, ta sytuacja, gdzie Michał zachował się rewelacyjnie, to dużo dla nas znaczy, cieszymy się, że mamy takiego bramkarza. No i co, myślimy już o kolejnym meczu, bo to jest dla nas najważniejsze. No właśnie, myślimy o kolejnym meczu, 2 kolejki, 2 mecze domowe, 6 punktów. Fajnie byłoby to wszystko, ten maraton domowy spiąć klamrą i po prostu wygrać z Wigrem. To znaczy 9 by wtedy było. A teraz jest 6. No teraz jest 6, jasne. No wiadomo, no gramy o pełną pulę z każdym przeciwnikiem, czy będziemy grać z Wigrami, czy z każdym innym przeciwnikiem, to będziemy grać o 3 punkty i to my nie patrzymy się na rywala, tylko patrzymy na nas, na to co my możemy dać w meczu i to jest najistotniejsze.